mam mieszane odczucia co do tego, bo tak z jednej strony się czuję, jakbym zdradził, a z drugiej strony szukam takiego rozgrzeszenia w swoich decyzjach. Jakbyś co tak, teraz? Znaczy, nie, wiesz co, to generalnie jakby patrzeć na to takim ostrym okiem, to można powiedzieć tak, zdradziłem. Ale jako człowiek, który chciałby się wytłumaczyć, to mógłbym powiedzieć, no nie można tego nazwać zdradą. Wiesz o co chodzi? Mhm. Rozumiem, bo, ale też wspomniałeś... Bo pytanie właśnie, co rozumiemy za zdradę, za emocjonalne nie. zaangażowanie, czy... Nie, myślę, że chyba jednak to, co po prostu rani drugą osobę. Czyny, myślę, że tak. A myślisz, że emocjonalne zaangażowanie w stosunku do drugiej osoby nie rani tej pierwszej? To też są czyny. Jeżeli twoje emocje odwzorowują się, cokolwiek, stary, działanie, zaniedbanie. Zawsze. Jeżeli emocje, to jak mówiłem, stary, jeśli jakaś emocja, zaangażowanie odwzorowują się w swoim zachowaniu, albo w braku zachowania, nie robisz już czegoś, zrobiłeś, no to na pewno branie drugą osobę i to jest działanie. Przez zaniechanie. To jest działanie przez zaniechanie, dokładnie. Stary, no to tak. To tak. Okej. Okay. Bo nie da się zaangażować w coś innego i nie stracić tego poprzedniego w jakimś stopniu. Bo jeżeli robisz coś na 100% i dochodzi ci inna rzecz, to nie możesz się jej robić na kolejne 100%. No to w takim razie ja też chyba zdradziłem.